Witam wszystkich serdecznie. Naszym tematem będzie czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, nie tylko z tej księgi. Przechodzimy do drugiego rozdziału i do wersetu 15. Wiecie, na początku czytam werset przewodni, a potem przeczytam jeszcze kawałek odnośnie tego, tak jak ktoś powiedział, żeby pojąć Pismo Święte, potrzebujesz czytać 15 wersetów przed tym wersetem, który czytasz, i 15 wersetów po tym wersecie. Wtedy dopiero zrozumiesz, co jest napisane w tym wersecie, który czytasz. I teraz tak, 15 werset, Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział. Połapcie małe lisy, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Słuchajcie, ten rozdział mówi nam o relacji, jaką ma oblubieniec z oblubienicą. I na przykład nie będę tego czytać, ale to jest taka fajna relacja opisana, dwojga, którzy są zakochani. I ta relacja, ta księga pokazuje nam relację prawdziwego oblubieńca do prawdziwej oblubienicy, co się odnosi do Chrystusa i Kościoła. I teraz w tej całej relacji, słuchajcie, przychodzą pewne lisy, które popsują tę relację. Słuchajcie, winnicą jest nasza dusza. I ta winnica zakwita, ale do tej winnicy wchodzą lisy, żeby zniszczyć coś z tej winnicy. Zniszczyć coś z tej relacji. I dokładnie wtedy, kiedy ona zakwita, wtedy właśnie przychodzi to zniszczenie. I wiecie, co w naszej duszy takiego może być tym lisem i co może naszą duszę niszczyć? Ja tutaj mam pewne rzeczy, my wiemy, że w pierwszym miejscu, jako wierząca osoba, w której masz mieć powodzenie, to jest twoje duchowe życie. Jeżeli twoje duchowe życie nie będzie miało powodzenia, nie będzie miało powodzenia też twoja dusza, czyli co? Winnica. I twoje ciało też nie będzie miało powodzenia. Tak naprawdę podczas uwielbienia Duch Święty pokazał mi, że uzdrawia kurczę jest ze mną. I nie wiem, czy to będzie przed kamerą, gdzieś i tak dalej. W każdym razie chcę, żebyś to przyjął. Dlatego, że Bóg jest dobry i daje uzdrowienie ludziom, których miłuje. A Bóg miłuje każdego człowieka. Czyli co mówimy? Pierwszym miejscem, w którym masz mieć powodzenie, to jest twoje duchowe życie. Czyli życie z Bogiem ma mieć powodzenie. I Jan Apostoł mówi tak, że życzę tobie, abyś, pisze do swojego syna duchowego, nie? Aby we wszystkim tobie się dobrze powodziło, tak jak ma się dusza twoja. Zobaczcie, nasza dusza jest winnicą, gdzie ona może kwitnąć, słuchajcie. Teraz, jeżeli powiesz, dobra, moja dusza jest winnicą, co w winnicy rośnie? Winogrona. Co będzie, kiedy lisy zaczną niszczyć te winogrona? One nie zakwitną i nie wydadzą owocu, czyli lisy symbolizują demony, które przychodzą do twojej duszy. I teraz owoce Ducha Świętego jako w twojej winnicy, czyli te winogrona, z których sam Bóg chce spijać wino, kiedy one dojrzeją i będą już takie dojrzałe do spożycia czy do zrobienia wina. Rozumiecie? Jeżeli nie będzie owocu, dlatego że te lisy, to wtedy nie będzie też wina. Wiecie, Jezus był takim kimś. Jezus mówił w objawieniu, że On tłoczy wino. On tłoczy wino z winogron. Wino z ludzi wierzących. Wino z owoców ludzi wierzących.
Teraz jeżeli my nie mamy owoców, winnicy, winogron, to znaczy, że jest problem. Bo wiecie, te lisy psują winnicę dlatego, że one gdzieś tam kopią, coś tam robią, także te winogrona po prostu w chwili, kiedy one kwitną, już zaczyna spadać ten kwiat. Nie wiem, w jaki sposób mogło to psuć, ale tutaj mówi, zobaczcie, kiedy my jesteśmy w relacji oblubieńcy-oblubienicy, jest piękna relacja i ona rozkwita, wtedy nagle przychodzą lisy. Wtedy nagle przychodzą duchowe istoty, żeby popsuć tę relację. Żeby nie było tych owoców, które mają się wytworzyć z tej relacji. I to jest relacja nasza z Jezusem. Nasza relacja z Jezusem. Że ta relacja po prostu zaczyna psuć rzeczy w naszym życiu. Słuchajcie, jest wiele rzeczy, które mogą przyjść do naszego życia i taką relację między nami a Bogiem, czy między nami a innymi ludźmi popsuć. I teraz jak pójdziemy do listu do Galacjan, to tam możemy przeczytać o owocach, które mogą przyjść jak te listy na naszą duszę i po prostu zatrzymać ten wzrost owoców naszych, które są właśnie i wypływają z naszej relacji, którą mamy z oblubieńcem, z Jezusem, nie? I teraz zobaczcie. Owoce Ducha Świętego, które kwitną w tej winnicy, czyli te winogrona, to są tak. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Zobaczcie. Te owoce, wiemy, Jezus ma te owoce, ale my ich nie mamy. Albo przynajmniej one muszą, te owoce muszą po prostu rozwinąć się w tej winnicy i one muszą po prostu powstać. I teraz, jeżeli my, między nas a Jezusa wejdą te lisy, to wiecie, nigdy my nie będziemy mieli tych owoców, które Bóg zaplanował, żebyśmy mieli. Nigdy nie będziemy mieli tych owoców, które Bóg sam chce, abyśmy mieli. I zobaczcie, jakie rzeczy mogą wejść jako te lisy do naszego życia. W Galacjan czytałem 5 rozdział, 22 werset, co to są owoce tej winnicy, czyli te owoce są owocami, które są na naszej duszy, wiecie. Bo wiecie, Duch Boga jest miłością, jest radością, jest pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, wstrzemięźliwością. Duch Boga jest tym. Ale problem jest taki, że te owoce, one muszą na naszej duszy powstać. One muszą być w naszej winnicy, w naszej duszy. I teraz te owoce, właśnie jak ona zakwita, ta winnica, wtedy te lisy po prostu wchodzą. I trzeba, każdy z nas musi wyłapać swoje lisy. Te małe lisy, na których uwagi nie zwracasz. Te małe rzeczy, o których nie myślisz, że mogą być problemem twoim, ale one popsują to, że ty nie będziesz miał owoców Ducha Świętego w swoim życiu. I zobacz teraz, jak czytamy o złych owocach, czyli o owocach nieświętego Ducha, te owoce przynoszą te właśnie lisy do twojej winnicy, do mojej winnicy. One to chcą tam zrobić. Bo wiecie, kiedy nie będzie owoców, kiedy oni zniszczą tą winnicę, i nie będzie owoców Ducha, to będą inne owoce, dokładnie przeciwne do owoców Ducha. Czyli jeżeli winnica nie wyda owocu, czyli nasza dusza nie wyda owoców tych owoców Ducha Świętego, co się dzieje z naszą duszą? Wyda inne owoce, bo w świecie Ducha nie ma próżni. Czyli co? Jeżeli nie połapiemy tych lisów, to te lisy sprawią, że my będziemy wydawać inne owoce niż owoce Ducha Świętego. I tutaj zobaczcie, jakie owoce są te, które te lisy przynoszą. Zobaczcie. Jawne są uczynki ciała. To można powiedzieć. Uczynki i owoce to są to samo, dlatego że faktycznie z uczynków przychodzi owoc. Zobaczcie. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i jest wiele jeszcze innych. Te rzeczy przychodzą do naszej duszy. Jeżeli my nie połapiemy tych lisów, słuchajcie, to one te rzeczy w naszej duszy zostawią. W każdym bądź razie głównym celem jest to, żeby te owoce, ta winnica kwitnąca, żeby zakwitła i żeby powstały owoce, a żeby lisów tam w ogóle nie było. Wiecie, tu troszeczkę tak obrazuję, żebyśmy mogli pojąć, o co chodzi. Teraz tak. Jeżeli Pismo Święte mówi, że nie ma nikogo sprawiedliwego. Zobaczcie, przejdziemy do Rzymian i przeczytamy to, że Pismo Święte mówi nam, że każdy człowiek jest tym, który się myli. Nie ma człowieka, który by się nie mylił i podobnoż nie będzie na ziemi. Był taki jeden, który był Synem Bożym, słuchajcie. Rzeczywiste Synem Bożym jako postać Boga, Słowem Bożym, które było w niebiosach, a przyszło i przyjęło ciało człowieka i aby nas uczynić także synami Bożymi. To mówi Słowo Boże. Zobaczcie, mówi, przejdziemy do Rzymian, 3 rozdział, 10 werset, mówi tak. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wiecie, na ile my szukamy Boga w naszym życiu? Na ile? Wiecie, że czasami my myślimy, że my szukamy Boga. Czasami my myślimy, że jesteśmy z Bogiem. Czytam następny werset, 23 rozdział. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I teraz. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie z Boga Ojca łaski. Jesteśmy odkupieni, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie. Psalm 38. I werset 4 mówi tak. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój. I nie ma nic zdrowego w kościach moich. Tutaj mówi Dawid o rzeczach, które przechodzi z Bogiem. Przejdziemy do 40 rozdziału i werset 12. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje, nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. A odwaga moja opuszcza mnie. Zobaczcie, o czym czytam. Czytam o lisach, które weszły do naszej duszy. I konsekwencja pracy lisów w naszej duszy to jest to, że w końcu te lisy sprowadzają do naszej duszy, do winnicy, to, że otaczają nas niezniszczone nieszczęścia, dosięgają nas winy, nieprzejrzane przez nas, rzeczy nieprzejrzane przez nas, niezbadane przez nas. Pismo Święte mówi, że Syn Marnotrawny wejrzał w siebie. Ludzie żyją powierzchownie, słuchajcie. O, chwała Bogu, bracie, super jest. A to, że grzeszy, słuchajcie, i nie zwraca uwagi na swoje grzechy, to super jest. Rozumiecie, co mówi to Pismo? Tu Dawid mówi, jako Syn Boży, jako dziecko Boga, że są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. Nieprzejrzane winy, które miałem. Nieprzejrzane rzeczy, bo nie przyglądał swojego serca. I zobaczcie, a odwaga moja opuszcza mnie.
Człowiek, który ma odwagę, słuchajcie, człowiek, który jest odważny, bo pisze Słowo Boże, mówi, że sprawiedliwy jest odważny jak lew. A tutaj, dlatego, że są winy niesprawiedliwości, ta osoba nie jest odważna. Ona nie jest odważna już. W tym miejscu. I zobaczcie, następny werset, to jest 51 psalm. 51 psalm i werset 3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Zobaczcie, Dawid wchodził do swojej winnicy, do swojej duszy i on widział te lisy. On widział te lisy. On widział te lisy, słuchajcie. Grzechy i rzeczy, które były przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko Bożej woli, on widział je w swoim życiu. I teraz pytanie. Wiecie, że ten, który głosi, zawsze do siebie głosi najpierw. Teraz pytanie. Czy ja zobaczę te lisy w moim życiu, które psują moją relację z Jezusem, które psują tą relację z innymi ludźmi, słuchajcie. Że nie ma tej miłości, o której mówi tam pieśń nad pieśniami. Nie ma tej relacji. Tam jest powiedziane, że oblubieniec pukał do drzwi, a oblubienica ciężko było jej wstać z łóżka, bo było późno. A potem go szukała, wszędzie biegała i tam jeszcze ludzie, którzy strzegli, jakieś strzeżący i tak dalej, poturbowali ją, gdzieś po mieście biegała o północy, słuchajcie. Przypomina mi się, jak głupie panny o północy powstał gospodarz, oblubieniec przychodzi, a głupie panny nie miały oliwy. O, ja dziękuję, oliwy nie mam. Szybko, szybko. Ktoś się kwita oliwy. Ale wiecie, dlaczego nie miały oliwy? Bo lisy były tam w ich duszach. Lisy, które sprawiały, że nie było owoców Ducha Świętego. Dlatego, że tam, gdzie nie ma owoców Ducha Świętego w naszej duszy, tam nie ma też oliwy Ducha Świętego. Bo oliwa daje owoce. Owoce i oliwa to jest to samo lub wino. To są rzeczy, które rodzą się w naszych sercach, z Ducha Bożego rodzą się w naszej duszy. To jest zbawienie naszej duszy, to jest przemiana naszej duszy. Przypowieści 28. Wiem, że to jest ciężkie do zgryzienia. 28, 13 werset. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czyli widzicie, mogą być w winnicy lisy. I możesz mówić, Panie, czemu, kiedy winnica ma kwitnąć i kwitnie, nie ma po tych kwiatach, nie ma owoców? Czemu nie ma? Czemu w mojej relacji z Tobą, Boże, nie ma w końcu jakichś owoców? Dlaczego ja nie mam owoców Ducha? Dlaczego ja nie mam na stałe miłości? Dlaczego na stałe nie mam radości? Dlaczego nie mam na stałe pokoju? Dlatego, że to nie zakwitło i nie wyrosło w Tobie. Bo są rzeczy, są lisy, które sprawiają, że Ty nie możesz mieć tych owoców, bo one psują. Psują sytuację, psują rzeczy w Twojej duszy i Ty do tych owoców nie dochodzisz. Dlatego ludzie chcą mieć miłość, ale tej miłości nie ma. Dlatego, że są rzeczy, które powodują to, że ta miłość nie rośnie jako winogrona. Nie dochodzi do tego, albo nie dojrzewa do końca, żeby była spożyta. Żeby była faktycznie jako owoc. Łukasz 12:2 mówi, nie ma nic ukrytego, co by nie było ujawnione. Nie ma nic, co ukryjesz i nie będzie pokazane. W pierwszej księdze Mojżeszowej 8:22 mówi, cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Hebrajczyków 10:22. Przybliżcie się do Boga, a zbliżcie się do Was, obmyjcie swoje serca. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jeżeli chodzi o winnicę, jest takie coś. Winnica powinna żyć duchowym życiem, życiem Boga.
czyli dusza nasza. Powinien człowiek, każdy wierzący, jako priorytet mieć to, że Duch Boga będzie żył w jego duszy i przez jego duszę. Jak Bóg stworzył Adama, ulepił go z gliny, położył go i tchnął w jego nozdrza, w jego nos, dech życia, wiecie, kim Adam się stał? Był gliną i Duchem Boga. Jest napisane, że był Boży, był Synem Bożym. Pierwszy człowiek. Glina nie miała życia, ale Duch, którego Bóg dał, sprawił, że on był Synem Bożym. Kiedy Duch wchodził w to ciało z gliny, musiało być połączenie ciała i ducha, przepraszam, ciała i ducha, i powstała dusza. Dusza była kontaktem między duchem i między ciałem. Dusza była życiem ciała człowieka, a Duch był życiem duszy. I teraz dlatego, zobaczcie, nasze życie duchowe jest tym, co zasila naszą duszę, naszą winnicę. I ono pomaga, i z niego właśnie pochodzą te owoce w naszym sercu, w naszej winnicy. A upadła natura, która chce przyjść od innego ducha, posyła lisy do naszej duszy. I te lisy sprawiają, że nasze duchowe życie nie ma owoców Ducha Świętego. Bo dusza jest rozdarta przez nie. W jakimś miejscu, gdzie mają być owoce Ducha Świętego, nie ma tych owoców, dlatego że tam kopały lisy i zatrzymały te owoce, zanim jeszcze były kwiecie, że tak powiem. I teraz zobaczcie. Nasze sumienie jest tym, co rozróżnia to, co jest grzechem, a co nie jest. Pismo Święte mówi, apostoł Paweł mówi, że niektórzy nie osiągnęli dobrego sumienia. Że niektórzy zboczyli w swoim sumieniu. Teraz, jeżeli jesteś Duchem Świętym i Duch Święty podpowiada ci i mówi twoje sumienie, że to, co zrobiłeś, nie jest w porządku, musisz coś z tym zrobić. Łagodny, delikatny głos Ducha Świętego mówi, musisz to naprawić. Musisz za to przeprosić. Posłuchajcie. Nasze sumienie jest instrumentem, który Bóg używa, by prowadzić naszą duszę. Nasze sumienie jest instrumentem, który Duch Święty używa, by prowadzić naszą duszę. Co to jest sumienie? Duch człowieka składa się z trzech rzeczy, albo ma trzy rzeczy. I to jest tak. Intuicja, społeczność i sumienie. Intuicja, że porusza się w duchowym świecie, bo jest duchem, bo duchy porozumiewają się przez intuicję. Bóg Ojciec z aniołami, co są duchami, i z wierzącymi ludźmi porusza się przez intuicję. Odległość ich nie dzieli. Jest intuicja, jest połączenie duchowe. Pełne, otwarte połączenie ducha. Następna rzecz, co duch ma, to relacja. Że duch ma relację z innym duchem, o tym samym, tak jak Jezus powiedział Samarytanki, przychodzi godzina, już jest, kiedy prawdziwie czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Dlatego, że co? Bóg zaplanował nowe narodzenie, że ludzie narodzą się z Ducha Bożego, staną się tak jak Jezus i będą mieli relację z Bogiem Ojcem, duchową relację. Dlatego ta relacja jest taka ważna. I zobaczcie, potem mówi o naszym sumieniu, bo nasze sumienie tak naprawdę mówi, ej, źle postąpiłeś. Coś musisz z tym zrobić. Ale wiecie, od razu te lisy, pycha, duma i to wszystko podnosi się. Mówi, nie, ja nie przeproszę. O, absolutnie, ja się nie uniżę. No taki coś mi zrobił, czy zrobiła? Rozumiecie, nasze sumienie mówi nam, idziesz spać, nie modliłeś się dzisiaj. Delikatny głos, mówi, nie modliłeś się dzisiaj, nie czytałeś Biblii dzisiaj. Jeżeli my gasimy głos sumienia, który jest głosem Ducha Świętego do naszego życia, słuchajcie. I czytam jeszcze raz. Nasze sumienie jest instrumentem, które Bóg Duch Święty używa, by prowadzić naszą duszę. To jest prowadzenie Ducha Świętego. Nasze sumienie podpowiada nam, że są jakieś małe lisy. To są malutkie rzeczy może. Ale ten lis będzie się karmił w tej winnicy. Nie dość, że tam, że tak powiem, zrobi to, co zrobi po jedzeniu, to jeszcze
wyżre to, co powinno tam być. I Bóg mówi w swoim słowie: nie gaście Ducha Świętego, bo co Duch Święty co? Używa nasze sumienie. Mówi do naszego sumienia, albo przez nasze sumienie do naszej duszy. I tam jest powiedziane: nie gaście, nie przeciwstawiajcie się temu Duchowi Świętemu. Przeciwstawiając się naszemu sumieniu, my robimy taki fors, sprzeciw sumieniu. I powiem wam, co się dzieje potem. Dzieje się tak. Że możesz słuchać swojego sumienia, czyli twojego serca, bo sumienie jest w duchu i jest sercem człowieka także, słuchajcie, duchowym sercem. I zobacz, lub ignorować ducha, lub ignorować swoje serce. Dlatego Słowo Boże mówi, że wielu w sercu swoim. Nie szukałem tych wersetów, słuchajcie, może na następny raz, ale jest napisane, że oni swoim sercem, ich serca poszły za światem. Wierzący ludzie. Zobaczcie. Mówi to, tutaj mam notatkę. Co robisz? Otwierasz się na głos twojego sumienia? Czy zamykasz się na głos twojego sumienia? Sumienie się mówi: o, źle zrobiłeś teraz. Mały lisek. A ty mówisz: zamknij się. Dobrze wszystko było. Należało się jej, albo nie wiem, należało się. Rozumiecie? Co robisz? Ignorujesz głos sumienia? Duch Święty jest bardzo delikatny, bardzo delikatny. I nasze sumienie mówi bardzo delikatnie do naszego życia. Nigdy nie naciska nas, nigdy nas nie potępia, słuchajcie. Teraz co robisz? Wyznajesz to, co zrobiłeś? Czy ukrywasz to, co zrobiłeś? Kto ukrywa swoje występki, co? Nie dostanie przebaczenia. Niemożliwe to jest. Pismo Święte mówi, że jeżeli coś robisz źle i tego nie wyznajesz, nie objawiasz tego, nie przynosisz tego przed Boga: Boże, zrobiłem to tak, wiem w moim sumieniu, zrobiłem, to jest grzech. Jest napisane w Piśmie, że to jest złe. Jak to zrobiłem? Poddałem się jakiemuś lisowi. Panie, obmyj mnie swoją krwią, odetnij mnie od tego lisa. Ja już tego nie zrobię, umocnij mnie, żebym tego nigdy już nie zrobił. Popełniłem zło, ale tego nie zrobię więcej. Dzięki Twojej mocy, Twojej sile. Ja nie będę na te lisy patrzeć, ja je po prostu wyganiam z mojego życia. Wyganiam je z mojej duszy. Słuchajcie, jest ważność słuchania swojego sumienia i niebezpieczeństwo zakrywania swoich złych uczynków. Dlatego, że od tego zależy nasze życie duchowe. Jeżeli w naszym życiu nie będzie duchowego życia i nie będzie owoców Ducha Świętego naszej duszy, słuchajcie, ja wiem, co mówię. Jestem wierzący sporo lat. W roku 90 się nawróciłem. I widziałem ludzi, którzy są wierzący, wtedy byli wiele, wiele lat. Powiem wam szczerze, nie było owoców Ducha Świętego w ich życiu. Tyle lat. I nie było owoców. Ja nie krytykuję ich, bo w moim życiu też. Może nie ma za wiele tych owoców, ale jest pewna rzecz, że są rzeczy, których nawet nie widzisz i są te listy, które przychodzą, a ty nie widzisz ich, bo twoja dusza nie widzi bez Ducha Świętego. Twoja dusza nie widzi tych listów. Ty musisz powiedzieć, tak jak mówił Dawid: Panie, zbadaj moje serce, moją duszę i pokaż mi, czy może nie idę drogą zagłady, czy ja może nie idę drogą zagłady. Czyli kto zbada twoje serce i pokaże ci, czy jest tam jakiś ukryty list? Tylko sam Duch Święty. Tylko sam Bóg może ci to pokazać. To, że ty myślisz, że tam nic nie ma, to te myśli mogą być od diabła. On tam ukrył jakieś listy w twojej duszy i mówi ci, że ty nic nie masz, człowieku. Nawet jest tam nie szuka, jesteś tak święty, że nie ma takiego człowieka jak ty.
tak diabeł mówi. O, jaki jesteś cudowny! Wzbija cię w pychę i ty myślisz, że jesteś biskupem niedługo, wiesz? Tak to wygląda. Ludzie nadmuchują się nadmuchiwani przez diabła. Myślą, że są kimś. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli myślisz, że jesteś kimś, musisz najpierw stać się nikim, żeby stać się kimś. Jeżeli myślisz, że jesteś kimś, to masz taki malutki problem, że twoja pycha chodzi i upadek jest pewny już. Bo ty nie widzisz swojej sytuacji. Wiesz, czemu nie widzisz? Bo nie poprosiłeś Ducha Świętego, który jest światłem, żeby oświecił twoją winnicę i żeby pokazał ci lisy, które tam siedzą. A ty myślisz, że jesteś kimś i zaraz będzie potężne namaszczenie. Potężna moc będzie wypadać. Wiecie, moc musi przekonać przez duszę naszą. Co z lisami? Wiecie, jednym z takich lisów, kiedy szukałem, notatki sobie robiłem, są Filistyni. Filistyni to są, symbolizują, w Biblii symbolizują osoby kierowane przez materializm. Filistyni napadali, słuchajcie, przez materializm, ile trzeba żądzy, wartości intelektualne lub artystyczne. Filistyni wielokrotnie, jak te lisy przychodziły do Izraela i oni bardzo wiele walk użyli z Filistynami, łatwiej było im pokonać na przykład Amonitów, którzy symbolizują pychę w Biblii, słuchajcie. Ale z Filistynami mieli poważne problemy. Bo wiecie, my jako wierzący, słuchajcie, w kościołach, Panie Jezu, do Ciebie przyjrzę mam teraz wszystko. Panie Jezu, nowy samochód. Nowy dom, Panie Jezu. Może, Panie Jezu, jeszcze jeden samochód dla mojej żony i jeszcze dwa samochody dla moich dzieci i jeszcze jeden dom i jeszcze dwa domy. Rozumiecie, co to są Filistyni? Filistyni jak lisy wlazły do Twojego serca. I Ty żyjesz w kościele, ale Ty nastawiłeś się tak jak w Ameryce za niektórych. Co jeszcze mi możesz dawać, Panie? A Jezus mówi, daj mi swoje serce. W serce, całe, wszystko. Daj mi to swoją duszę. Daj mi to winnicę. Daj dla mnie. Ja pokażę Ci winnicę, wyczyścimy to razem. Będziesz przepiękną winnicą, która przynosi owoce na Boga. Wiecie, jest dużo rzeczy. Tych lisów są setki, mówię Wam. To nie są tylko te uczynki, które czytaliśmy. Na przykład jest taki jeden. Jeżeli gniewasz się na swego brata, jeżeli powiesz na swego brata, będziesz winien ognia piekielnego, mówi Jezus. Jak ważne są te rzeczy. Dlatego Jezus mówił i uczył przez Ducha Świętego, który faktycznie, kiedy przyjdzie zbadać twoją winnicę, przyjdzie zbadać twoją duszę, to on pokaże, to jest właśnie to. To jest ten lis. Mówiłem, mówi Jezus, że jak się gniewasz, masz lisa. I masz konsekwencje, bo on cię tam narobi w twojej duszy. Nie możesz go słuchać. Zobaczcie, albo ten drugi wiesz, o czym mówi Jezus. Duch Święty, kiedy przyjdzie, on Ci pokaże wszystko, co nauczał Jezus, że jest nie tak w naszym życiu. Wszystko, co mówili apostołowie, kto kradnie, nie kradł, przestanie. Niech przestanie kraść, bo w Twojej duszy, nawet kiedy bierzesz długopis z biura, w którym pracujesz, nawet jeżeli podbierasz coś tam, gdzieś tam, to pamiętaj, ten mały lis, on zabierze Ci obecność Pana z Twojego życia. I kiedy Duch Święty, ten prawdziwy Święty, rozświeci twoją duszę, to te wszystkie lisy będą widoczne, słuchajcie. A wiecie, problem jest nasz taki,
że jeżeli ja, jako wierząca osoba, mam być oblubienicą Jezusa, bo to nie Jezus ma lisy w swojej winnicy, tylko oblubienica je ma. I teraz relacja między oblubieńcem a oblubienicą rozkwita, a tam pakują się lisy. Żeby co? Żeby tej relacji dalej nie było. Dlatego są głupie panny w kościołach, słuchajcie. Dlatego, że nie ma relacji oblubieńcy z oblubienicą. Ale lenistwo, słuchajcie, lenistwo. Następny lis. Leży sobie oblubienica, oblubieniec puka. Nie wie, czy wstać. No pomyśl, ile tam lisów mogło ją zatrzymywać? Czy my nie mamy tak samo? Wygoda? Ułuda bogactwa, zobaczcie. Pożądliwość oczu? Pożądliwość ciała? Pycha życia? Co jeszcze, Boże, możesz mi dać? Dlatego, że uwierzyłem w Jezusa. Co jeszcze mogę mieć, bo uwierzyłem w Jezusa? A to, co Jezus mówi, daj mi swoje serce, daj mi po prostu przebadać Cię, pokazać Ci i razem ze mną, choć usuniemy te lisy, żeby naraz relacja zakwitła i dała przepiękny owoc. Wtedy Twoja dusza będzie jedno z Duchem. Będzie jednym z Duchem. I wtedy będziesz miał obfitość wszystkiego. Będzie Ci się powodziło tak, jak się powodzi Twojej duszy. Nasza dusza, mająca lisy w sobie, czyli ta winnica, nie będzie miała nigdy powodzenia, zanim nie wygonimy lisów. Nie możemy tych lisów wygonić sami. Chyba, że już wiemy, że jak głoszę, że niektórzy z Was może zobaczyli te lisy. Ich tam jest o wiele więcej, na pewno jest tych dużo. I teraz, żeby nasza dusza miała powodzenie, potrzebujemy, żeby nasza dusza miała te owoce Ducha. Żeby stała się jedno z Duchem. Wiecie, kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, kiedy Adam zgrzeszył, to było tak, że Adam, który był jedno z Bogiem, i Ewa byli jedno z Bogiem. I teraz, co się stało, kiedy oni zjedli ten owoc? Ich dusza oddzieliła się od ich ducha. Dusza Adama i Ewy oddzieliła się od ich ducha, kiedy zgrzeszyli. I wiecie, żeby połączenie nastąpiło duszy z duchem, to właśnie jest ta relacja z Bogiem dalej. Ale to musi tak bliska relacja być, żeby z tej duszy, z tej winnicy zostały usunięte wszystkie lisy, słuchajcie. I żebyśmy my nie wpuszczali ich więcej do naszej duszy. W tym momencie, wiecie co? Nasza dusza łączy się z duchem. I my stajemy się pod wpływem Ducha Świętego, także nie możesz rozdzielić już potem ducha od duszy. Jedynie Boże Słowo może to rozdzielić. Kiedy oddasz swoją duszę Jezusowi, kiedy faktycznie Boży Duch przejmie Twoją duszę i kiedy będzie rodził w Twojej duszy te wszystkie owoce, wtedy jesteś jedno z Bogiem. Jedno jesteś. Dlatego, że człowiek jest duchem, człowiek jest też duszą i człowiek jest też ciałem, jest w trzech osobach, słuchajcie. I to jest to, co przyszedł Jezus przywrócić. Pierwszy człowiek, Adam i Ewa, oni co zrobili? Oni oddzielili swoje dusze przez jedzenie tego owocu od Ducha Bożego Świętego. I weszli w ten sposób pod wpływ tego złego ducha, który był na ziemi już. A Jezus przyszedł po to, żeby wyprowadzić, żeby nas pouczyć przez swoje słowo i przez swego ducha, żeby nas połączyć z powrotem, naszą duszę włożyć z powrotem w Ducha Świętego. Żeby na naszej duszy te owoce Ducha Świętego były. Żeby nasza dusza była tak połączona, jak była połączona wtedy Adama i Ewy. My wracamy do tego miejsca poprzez to, że my mamy informację Bożego Słowa, mamy oddać całe swoje serce Bogu, całą swoją duszę Bogu, co to serce, sumienie, tak? I potrzebujemy, słuchajcie, wrócić do Edenu.
Powrót do Edenu. Zapraszamy. Dlaczego Dawid, który był wielkim mężem Bożym, potężnym człowiekiem, słuchajcie, Bożym, on prosił Boga, żeby on spadał jego serce. Dlaczego Dawid, słuchajcie, mówił tutaj, co czytaliśmy w psalmach: Panie, zna moje występki, one są przed moimi oczami. Panie, wybacz mi to, wybacz tamto. On to wyznawał cały czas. Zbadaj moje serce, czy nie drogą zagłady. Salomon mówi, wiele jest dróg w sercu człowieka, ale co? To mogą nie być Boże drogi. Bo my chodzimy swoimi drogami. Izajasza mówi tak, że każdy z nas na własne drogi zboczył, a Bóg dotknął jego karę. Karą za winę nas. Jego Jezusa dotknął karę za winę nas wszystkich. Nie nas, tylko wiecie, tamtych ludzi Bożych, bo to był Kościół. Nie Kościół, tylko zgromadzenie Boże. Ci wszyscy, do których prorocy mówili, to było zgromadzenie Boże. Tak jak dzisiaj jest zgromadzenie Boże. Ludzie, którzy potrzebują brać przykład z tamtych, którzy dobrze żyli, tak jak Dawid. Wiecie, Dawid, wiecie, co zrobił? Nie pojechał na wojnę jako królowie, kiedy królowie walczyli. Został w domu, słuchajcie, patrzył przez okno, akurat wyszło tak, że jego przyjaciela, żona się kąpała, a wiecie, wtedy chyba nie było jeszcze zasłon, także on zobaczył ją tam nagle, gdzieś tam przy basenie, czy tam jak tam, i kazał ją sobie sprowadzić. Potem, żeby przykryć swój grzech, dlatego mówimy o sumieniu, co robi twoje sumienie? Zamiast wyznać ten grzech i od razu wywalić go, nawet kiedy ją zobaczył, od razu mógł to zrobić. Jak już ją prowadzili, też mógł to zrobić. I powiedzieć, pomyliłem się, przepraszam, Boga przeprosiłem i ciebie, idź sobie do domu. Dalej Dawid idzie w grzech. Dalej idzie w grzech. Wiecie, dlaczego Dawid potem w tych psalmach to wszystko wyznaje? Bo on zobaczył, że nie ma żartów z tymi rzeczami. Nie ma żartów. On przez to, co zrobił z Betrzebą, potem zabija jej męża, słuchajcie, i widzi, że boryka się, słuchajcie, z rzeczami. Uwolnił zło na swój dom, jego dzieci się zabijały, gwałciły i tam różne rzeczy były. Grzech ma swoje owoce, słuchajcie, w naszym życiu. Nie ma zabawy z grzechem. I teraz ten człowiek, który przeszedł te rzeczy, słuchajcie, on nikomu tego nie wyznawał. Trwało to około roku czasu, kiedy Dawid to wszystko zrobił. Wysłał jej męża, słuchajcie, Uriasza, na pierwszą linię frontu, żeby zginął, i on zginął. I on potem mówi, że kiedy chowałem moje ostępki, wszystkie moje kości, kości symbolizują tożsamość człowieka. On zaczął stawać się niebożym człowiekiem. Człowiekiem grzechu zaczął się stawać. I on potem mówi, ja zacząłem wołać do Boga, wyznawać te rzeczy i tak dalej. Przyznałem się do tego. Faktycznie Bóg użył Samuela, który opowiedział mu historię o człowieku, który miał wiele owiec i o drugim, który miał tylko jeden. I kiedy Samuel opowiada dla króla tą historię, i mówi, że ten człowiek, co miał jedną owcę, tamten miał wiele owiec. Ten, co miał wiele, to jedną owcę mu zabrał. A Dawid, wkurzony, wiesz, mówi, godzien jest śmierci! A Samuel mówi, ty jesteś tym człowiekiem! I wtedy Dawid zbladł, bo przyszyło go to słowo dogłębnie, że w swoich grzechach żył. I potem on pisze w psalmie, co się działo z nim, kiedy on to wszystko chował. Dlatego widzicie, dalej Dawid tutaj jest opisane, co on robi ze swoimi grzechami. On zaczął je widzieć. Zaczął być blisko Boga. Nie chciał tego dalej ukrywać. I my też myślimy, że co ma się stać, żebyśmy zmienili się, żebyśmy zaczęli słuchać swojego sumienia. Wiecie, ludzie, słuchajcie, tak jak ktoś głosił kiedyś, jak byłem młodym wierzącym. W pierwszym bodajże półroczu, albo w pierwszym dwóch czy trzech miesiącach słuchałem to kazanie, do dzisiaj go pamiętam. Tak namaszczone było kazanie. Człowiek, który głosił, miał na imię Janek. Był nie z wysokiego wzrostu, ale mówił o modlitwie. I mówił tak. Jezus, kiedy poszedł się modlić, padł na oblicze swoje
przed Bogiem. On mówi, a ty jak się modlisz? A ty mówi, jak się modlisz? Ciężko ci pewnie. Wiecie, lisy. Ciężko mi. Ale Jezusowi nie było ciężko. Jest napisane, że On z wielkim wołaniem w błaganiach, wołaniach zanosił modły do tego, który mógł go zbawić. Od kogo zbawić? Od diabła. I od grzechu. Od śmierci duchowej. I Janek mówi tak. A ty jak się modlisz? Jak ty się modlisz? Kim Bóg dla ciebie jest? Nic, tylko liście dla Zbawcy? Nic, tylko liście? Winnica twojej duszy, tylko same liście. Zero owoców Ducha Świętego, zero. Bo owoców nie stworzysz ty sam. Owoce Duch Święty w tobie stwarza. Ale Duch Święty nie stwarza, kiedy są lisy. Rozumiecie? I każdy z nas powinien zrobić taką listę w domu, powiesić. I wszystkie lisy wypisać, z którymi walczy. I wbić sobie do głowy, że te lisy już nie wejdą więcej do mojej duszy, do mojej winnicy. Amen. Kończymy przekaz. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że Ty jesteś tym, który przez swego Ducha pokazuje nam te listy i my, Ojcze, chcemy Twojej interwencji w nasze dusze, aby każdy z nas, tak jak król Dawid, wołał do Ciebie, Ojcze. Objaw mi, zbadaj moje serce i objaw mi, jaką drogą idę. Zbadaj moje serce i pokaż mi, co w nim się kryje. Ojcze, dziękujemy Ci. Modlimy się tak samo, aby zbadał nasze serce. A ci, którzy Ciebie nie znają, Boże, prosimy, aby zrozumieli, że nie ma życia poza Tobą. Jest śmierć duchowa. Jeżeli żyją według ducha tego świata, duch tego świata zabierze ich na miejsce swoje, tam, gdzie on będzie na całe wieki. Jego miejscem jest jezioro ogniste, zasycane siarką, które płonie na wieki. To jest jego przeznaczenie. I nie ma innej drogi, bo gdyby była, to jest, nie musiałby umierać. Jedyną drogą ratunku dla każdego człowieka jest przyjąć Zbawiciela, Jego naukę, przyjąć swoim samym sercem, oddać Mu całe serce, całe życie i pójść jako uczniowie za nauką Zbawiciela. Przyjąć naukę tak doskonale, żeby się ochrzcić w imię swego nauczyciela i w imię tej nauki. I dalej podążać z Bożym Duchem Świętym przez życie.